Siema. Czwartek, dzień przed rozpoczęciem urlopu, gdyż piątek, godzina 14, oddaję wszystkie ostatnie komputery, które jeszcze zalegają z odbiorem i rozpoczynam 3 tygodnie urlopu. Kto nie odbierze, to będzie czekał do połowy sierpnia. Dzisiaj na blacie PCG61211M Sony Vaio. Komputer od mojego klienta, który już troszkę ze mną współpracuje. Jakiś czas temu wrzuciłem na kanał czyszczenie Asusa gamingowego. To właśnie był komputer od tego człowieka. I sprawa wygląda tak. Zadzwonił, zapytał, że ma możliwość kupienia takiego oto laptopa i czy warto za jakąś tam określoną cenę. Oczywiście udzieliłem mu odpowiedzi twierdzącej, gdyż cena według mnie, jak na ten model, ogólnie te modele Vaio są bardzo fajne, była dobra. No i komputer został kupiony. Teraz komputer został dostarczony do mnie w celu przejrzenia, tak? Klient powiedział, że komputer się przegrzewa, bynajmniej tak mu się wydaje, więc ja jeszcze poza kadrem psiknąłem w niego kompresorkiem, wypluło trochę kurzu, ale czy aż tyle, żeby komputer jakoś mocno się przegrzewał, nie wydaje mi się. Tak więc zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Być może pasty są już do wymiany. Znaczy pasty oczywiście wymienię, tak? Teraz akurat do końca lipca miałem taką promocyjkę, że konserwacja całego układu chłodzącego w laptopie kosztuje 60 zł, oczywiście z wymianą całej chemii z tym związanej, czyli past i termopadów. No i cóż, no i przystępujemy do przeglądu tego laptopa. Będzie jeszcze przeinstalowany system, z tego względu, że komputer jest na systemie jeszcze starego właściciela. Są tam jakieś zdjęcia, to w sumie mam zgrać. Taką dostałem informację. O. Tak więc przed rozpoczęciem jakiejkolwiek software'owej operacji przejrzymy go ze strony hardware'u i tyle. Dysk pinceta Seagate'a. W środku jest procesor i3. Nie patrzyłem, jakim zegarem taktowany i nie patrzyłem też, ile jest RAM-u, gdyż spojrzałem na niego tylko pobieżnie. Jednak to mi wystarcza. RAM-u jedna kość 2 giga, druga kość 2 giga. Już wiemy, na pokładzie 4 GB pamięci RAM, co w połączeniu z procesorem i3 na dobrą sprawę, niezależnie której klasy, da niezłe parametry użytkowe dla tego komputera. Oczywiście nie mówię tu o gierkach, aczkolwiek jako zwykły komputer no, do używania na co dzień, tak? Będzie dobrze służył, płynnie. Co najważniejsze, jego jakość nie zostawi wiele do życzenia, bo naprawdę zawsze to powtarzałem i jeszcze długo będę powtarzał, póki mi to z głowy wyleci. Sony Vaio. Ja żałuję bardzo, że wyszło z rynku na Polskę. Nie wiem, czy oni jeszcze... czy w ogóle wyszli z komputerów? Chyba nie. Jakoś nawet specjalnie w to nie wnikałem. No, po prostu usłyszałem o tym. No, no cóż, szkoda, tak? Ale kijem Wisły nie zawrócę. Więc wylewanie moich żali i doczytywanie... No, jest tylko moja strata czasu, którego i tak mam nie za wiele. Dobra. Cyk. No i dobra. Będziemy zdejmować.
ładnie odeszło. Jeszcze gdzieś coś trzyma. Nie, obudowa w środku jest w miarę czysta. Tutaj jest trochę kurzu, ale to, że nie ma kurzu już teraz na tą chwilę. O, jest. Widzicie, kurz jest tutaj przy wylocie, przy ujściu napędu, przy kieszeni napędu. Ja dmuchając z tej strony kompresorem przedmuchałem to wszystko na drugą stronę, więc pozwala mi to sądzić, że coś tu się jednak działo, jeżeli chodzi o zabrudzenia fizyczne. Aczkolwiek jestem praktycznie w 100% przekonany, że te zabrudzenie nie było Bóg wie jak duże. Łopatki wentylatora nie są oklejone kurzem. Oczywiście jakieś tam znaki po jego obecności są, ale to nie było Bóg wie jakie zabrudzenie. Ja już sobie nałożę w tym momencie opaskę. Która mnie uziemi. Chociaż wiecie co, założę ją na nogę, bo mi niewygodnie będzie na ręku. Cyk. Dobra. No i cóż, działamy dalej. Stara pasta. Out. Nie podstawiłem sobie kosza, no a nie. To cyk, cyk i cyk. Tutaj mogę trochę dać więcej. O. Zaraz
przyłożymy radiator, ładnie rozsmarujemy tą pastę. Jeszcze trochę. Tutaj, z tej strony. Cyk. Tak. Tutaj jest na całym rdzeniu, na całej powierzchni i troszkę to. O. I to już będzie na tyle. Mogę go zacząć skręcać i przystąpić do instalacji, reinstalacji systemu. Najpierw, tak jak wspomniałem, zgram trochę danych. Tak jak widzicie, czyszczenie tego laptopa jest dosyć proste. Przy zachowaniu podstawowych kroków bezpieczeństwa można to zrobić samemu, jednak należy znać jakieś podstawy w serwisowaniu urządzeń elektronicznych, żeby po prostu przy tej niby prostej z pozoru czynności nie zrobić jakiejś biedy. Zaplątała. Sorry, musiałem odebrać ten telefon, ale nic takiego wam nie umknęło, bo nic nie zrobiłem przy komputerze. Dobra. Składamy go dalej. Tutaj na boku jest przycisk od Wi-Fi. Trzeba najlepiej sprawdźcie, czy nie wypadł w tym miejscu. Czy nie wypadł ten suwający się element z faktycznego włącznika, bo wtedy będziecie musieli od nowa demontować komputer. Mówię wam to z własnego doświadczenia. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem takiego babola i musiałem rozkręcać. Czy tam udało się jakoś bez rozkręcenia? Ale bez sensu. Dobra. Dobra, ładnie weszło. Tak sobie oglądam, czy to wszystko ładnie się spasuje. Z tego względu, że nie chciałbym go później jeszcze raz rozkręcać. Nie mam na to czasu, gdyż jest godzina 12:42. Ja za 2 godziny muszę już być w drodze do pracy. Tak więc staram się nie dokładać sobie podwójnej roboty. Żeby jak najwięcej dzisiaj zrobić tam po lewej stronie.
kończą mi się zgrywać dane z jednego dysku, który był uszkodzony, na nowy dysk w komputerze. Znaczy, był uszkodzony, tak stwierdził inny serwis, gdyż pan wrócił, przyszedł do nas bardzo oburzony, że w tamtym, jakimś tam innym serwisie, już nie dopytywałem się w jakim, no, został chyba jakoś tam źle potraktowany, tak? No nie wiem w czym na czym polegał problem, no ale przyszedł, tak, wiadomo jak jest, konkurencja konkurencją, ja wyniosłem takie mądre hasło z serwisu, w którym kiedyś pracowałem. Przedtem miałem takie myślenie, że kurde, konkurencja to lipa, tak? No bo to jednak zbijanie cen, jeżeli konkurencja jest niezdrowa. No jednym słowem zabijanie rynku, tak? Między sobą, tak? Jeżeli dochodzi do jakichś właśnie takich machlojek cenowych, tak? To jest bez sensu. Po co za usługę mamy schodzić, powiedzmy, ze 100 zł do, kurczę, 50? Tylko po to, żeby być tańszym niż ta konkurencja? Kiedy wiadomo, że ten drugi serwis też zaraz zejdzie do 50 albo jeszcze niżej po to, aby przyciągnąć klienta, prawda? Tak więc konkurencja postrzegana w ten sposób okazała się może nie tyle błędna, tak? Znaczy sposób postrzegania, bo okej, jeżeli konkurencja właśnie działa na tej zasadzie, że zaniża ceny, no to jest lipa. Ale pamiętam jak dziś były szef powiedział, że konkurencja jest potrzebna. Chociażby właśnie w takich sytuacjach, kiedy przyjdzie do ciebie klient od twojej konkurencji i ci powie: proszę pana, byłem tam, chciałem, żeby mi zrobili to, a mi tego nie zrobili. Albo zrobili i skiepścili. Wiecie, na tej zasadzie, tak, że klient jest niezadowolony z innego serwisu i przychodzi do was. Wy to robicie. Oczywiście taka robota jest wtedy primo, tak, bo to zyskujecie klienta, który wrócił niezadowolony od jednego serwisu. Wy go obsługujecie tak, że jest zadowolony, więc no wiadomo, klient do przodu. Czyli trochę się zapętliłem, zapomniałem o czym mówiłem, ale mniej więcej dążę chyba do tego samego. Konkurencja jest potrzebna, ale nie trafiłem tutaj kieszonką, ale już konkurencja cenowa jest bez sensu, bo zabija. Bo zabija handel, zabija te usługi, tak? Bo łatwo jest ceny obniżyć, ale już podwyżyć, no nie tak bardzo. Chyba że wojna między konkurentami będzie taka, że jeden drugiego faktycznie wygryzie. No i zostaje tylko jeden na placu boju. Wtedy okej, ten monopolista może sobie ustalać ceny. Ale umówmy się, w Pruszkowie serwisów jest, nawet tego nie liczę. A chyba nawet gdybym chciał policzyć, to też bym się nie doliczył. Ale dużo. Więc chcąc wojować z serwisami między sobą, nie, to bez sensu. To bez sensu. Lepiej się trzymać tej konkurencji. Bo jak to powiedział Pawlak chyba w którejś tam części samych swoich, czy jak to tam, wróg to wróg, ale swój, a swój wróg to znany wróg, chociaż nie postrzegam ich jako wrogów, to po prostu konkurencja, no. Ludzie, którzy założyli serwis, oni założyli ten serwis stacjonarnie, tak? Znaczy stacjonarnie, wynajęli lokal i tak dalej. Na co ja się nie porwałem, tak? Ja wolę mieć tą bezpieczną pozycję pracy na etacie plus serwis w moim kochanym pokoiku
nie wiem ile on może mieć metrów, z 12, coś takiego. I ja wybrałem taką drogę działalności. Ok, jak widzicie, komputer odpalił, czyli nie popsułem gorzej niż było. I cóż, ja teraz przejdę do zgrywania danych. Klient prosił, co bym te dane zgrał na jakiś zewnętrzny nośnik. Na co ja to mogę zgrać? Znajdę pewnie sobie jakąś kartę SD zaraz. Albo pendrive'a, bo to tylko zdjęcia, tego za dużo nie ma. I wtedy odpalę już system z partycji recovery. Kurczę, ta opaska mnie jakoś boli. I tak to będzie wyglądało. Tyryryry. Tyryryry. Gdzie jest mój pendrive? Pach. Komputer się trochę odpala. No. Jest zasyfiony. Ja jeszcze później sprawdzę stan dysku, czy nie ma tam jakichś uszkodzonych sektorów. Oczywiście nie będę tego nagrywał, gdyż jest to proces dosyć długotrwały czy czasochłonny. I tyle. Dobra, słuchajcie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że jest Was coraz więcej na kanale. Chyba w jakiś sposób Wam się te filmiki może nie tyle podobają, ile wydają, nie wiem, potrzebne, niepotrzebne. I to tyle. Jeżeli ten filmik również przypadł Wam do gustu, zachęcam do aktywności na kanale, subskrypcji kanału, lajkowania bądź unlajkowania. No i kto co woli, tak? Ale najważniejsza jest Wasza aktywność. Zarówno jakieś pochwały, miłe słowa, zarówno tak samo jakieś słowa wytykające być może mój błąd, albo sugerujące jakiś inny sposób, że słuchaj, to można zrobić tak, dlaczego robisz tak. Aktywność, aktywność, aktywność. Niezależnie jaka. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia już raczej po urlopie.